W wystawie wzięło udział 23 artystów, którzy zaprezentowali prawie 50 prac. Każdy miał przedstawić mocny punkt, znaleźć coś decydującego w fotograficznym kadrze. Sposób prezentacji był dowolny. Na przykład Iwona Nabzdyk znalazła mocny punkt w martwej naturze. Martwa natura to akurat moja bajka, dlatego ja poszukiwałam mocnego punktu, który jest tematem tej wystawy właśnie w martwych naturach. Stanisław Gąsior podszedł do sprawy inaczej. Te dwie fotografie to kontynuacja trwających od dawna fascynacji. Samotność, bo to przedstawia właśnie nie tylko mocny jakieś miejsce w kadrze, dosyć tak syntetycznie to zrobiłem, ascetycznie nawet powiedziałbym, ale też właśnie samotność. Pozostałość, czas, bo mnie czas interesuje w sztuce. Pytanie, jak podkreślić mocny punkt? Iwona Nabzdyk przygotowała prace, które przypominają malarstwo. Nie starałam się pokazać ten mocny punkt za pomocą głębi ostrości i za pomocą koloru. Na wystawie ważna jest też oczywiście aranżacja i miejsce dla poszczególnych dzieł. To dwa różne miejsca, różny czas, różny przedmiot, a zestawione razem też tworzą pewną nową całość. Ekspozycja jest różnorodna, bo przecież każdy z twórców ma inne podejście do tematu. Można obejrzeć fotografie czarno-białe i kolorowe. Są wśród nich bardziej tradycyjne tematy i śmiałe, abstrakcyjne dzieła. Wystawa zatytułowana Mocny Punkt będzie czynna do 5 kwietnia.